rycerze walczą. Ratują księżniczki. Rycerze mogą walczyć z złoczyńcami albo z innymi, którzy chcą zabrać księżniczkę do więzienia. Rycerze walczą z rycerzami. Rycerze są dzielni. Walczą odważnie. Rycerze ratują też króla. Król jest bardzo mądry i rozkazuje i on rozkazuje rycerzom, co mają robić. Rycerze mają konie i mają takie duże spadły. A co to spadły? Rycerze mamy jedzycarce i konia i wtedy walczy. A koń pieknie. Potem robią ślub księżniczki i rycerza. Rycerze mają zbroję. A jak myślisz, ciężka jest? Nie jest ciężka. Właśnie jest ciężka. A wiecie, ile ciężka jest. Ciężka, a wiecie, ile waży? Tyle? 30 kilo. Tyle, co trzech Piotrusiu. To trudno uwierzyć, ale tyle waży. Rycerze mieszkają w Żanku. Rycerze są bardzo dzielni i bardzo dzielnie walczą i bardzo silnie walczą. Walczą jak silny tygrys albo goryl. Musi być dobrym kolegą. A pomaga słabszym? Tak, pomaga. Oczywiście, bo tak, jak na wojnie kiedyś. Może powiedzieć to królowi, że jakiś człowiek jest słaby i nie może już iść. I co wtedy rycerz musi zrobić? Uratować go. Mhm, nie, musi, albo kto jest słaby, to musi uciąć na konia. Wtedy pobiegnie koń. Albo może powiedzieć królowi, a król od razu musi to zobaczyć, czy to prawda. Musi być odpowiedzialny. Ty się jest dzisiaj rycerzem. Bo to znaczy obiecała cię zbroję. Ale nie mamy zbroi. Ale zbroja jest ciężka i nie da się przyjść tutaj w zbroi. Jest wielka. Co musiałbyś zrobić, żeby być rycerzem? Być grzeczny. I co jeszcze? Grzeczny, czyli jaki? Czyli miły. Tak, i jaki jeszcze? Chciałbyś na przykład pomagać innym? Tak. A który z chłopców jest rycerzem? Jestem przy zamku i... Jesteś dlatego rycerzem? No. A może jeszcze z innych powodów jesteś, co? Bo jestem duży i silny. Mhm. I dlaczego? Jesteś silny, jestem słaby. Jestem bardzo silny, dlatego że mam w roczniku 6 lat. Rycerzem? Tak. A powiedz, dlaczego jesteś rycerzem? Bo trochę jestem grzeczny. I bardzo się starasz być grzeczny, tak? Tak. Bo to też jest ważne, że ktoś komuś nie wychodzi, ale się bardzo stara. Ale pomaga pani. Tak. Pomagasz mi, prawda? Tak. Rycerze? A dlaczego? Powiesz nam? Nie, a Kubuś chciałby coś powiedzieć? Czy jest rycerzem? Bo to jest najgrzeczniejszy rycerz w naszej klasie. Kubuś, prawda? Najgrzeczniejszy, najpomocniejszy rycerz. Ja tak. Trzeba być odważnym, mówić prawdę, no i być miłym. No, jest bardzo dzielny, walczy ze smokami i ma wielkie zbroje. Jesteś rycerzem? Tak. A dlaczego jesteś? Odważny. Odważny jesteś, oczywiście. A pomagasz innym? Tak. Rycerz to jest taki ktoś, kto nosi zbroję i ma konia. I walczy. A o co walczy? O co może rycerz walczyć? O to, żeby księżniczki na przykład nie uwięzili. Rycerze mogą też walczyć o dobro. No pięknie to powiedziałaś, pięknie, naprawdę. Tak.
rycerzem Duży Szymon. A dlaczego? No w ogóle. A dla mnie jest rycerzem Kubuś. Być miłym dla pani. Walczą o dobroć i muszą być bardzo odważni. Jeszcze rycerz musi znać dobre maniery. Może się przepraszać, jeśli zamkniętą buzią, jak się idzie na jakąś imprezę, kładzie się na kolankę chustkę. Być miłym dla wszystkich, żeby być rycerzem. Mama to jest ktoś bardzo ładny. Musi być zgrabna i uczyć się jeszcze różnych języków. I musi być mądra. Rycerzy dobrze postępują, są odważni, no i mili, żeby być takim rycerzem. A damy to jest ładne, żeby być damami, no i damy są ładne. Rycerze są bardzo mili dla króla. Robią wszystko, co im każe. Robią wszystko, co rozkazuje król i ratują nieprzytomnych. Królowie mogą wychodzić na dwór, ale nie mogą się wygłupiać. Jeszcze za to walczył, żeby Polska mogła jeszcze nadal rozmawiać językiem polskim i żeby nie rozmawiali z innymi językami.